never gonna say goodbye, no. Cześć, witam was w odcinku, z poradnika jak dodać autobus mapy do gry. Więc pierwsze co robicie to, to widzicie tak, wpisujecie winrar download. Wcześniej zrobiłem błąd, dlatego nagrywam drugi raz ten poradnik. Klikacie pierwszy link. W sumie dam wam link do... Będziecie mieli link do wszystkiego w opisie. Zależy, który macie system operacyjny. Ja mam 32-bitowy, czy 64-bitowy. Ja mam 64, więc pobieram sobie... Przepraszam. Nie... Dobra, już co tam. Otwieracie i klikacie tak. Instaluj. Ok. Ja mam to zainstalowane, ale wam wszystko pokażę. Zrobione. I już w sumie się po uruchamiało. Więc teraz musicie. Zależy, czy macie konto, czy nie. Jak macie, to dobrze. Więc tak. Chwila, ja muszę sobie stworzyć konto. Albo nie. Dobra, jak macie konto, to wpisujecie sobie strefa. W sumie i tak będziecie mieli wszystko w opisie. Strefa OMS. Chwila. Bo to nie... To chwila. Zaraz wracam. Znaczy, zaraz będzie. Muszę sobie nowe konto utworzyć, ponieważ, no bo tak. Pomijcie sobie to, bo to jest bez sensu. Znaczy, pomijcie to sobie, bo będzie wam szybciej. Więc tak, teraz
Dajecie, znaczy wpisujecie znowu strefa opcji. W sumie nie musicie, macie wszystko w opisie, wszystkie linki. I patrzcie, teraz wam pokażę, jak się zalogować do strefy OMSI. Klikajcie stwórz konto. Jezus, ja jestem zmęczony. Sorry. Znaczy, no wiecie. Jeżeli ktoś ma kłopot z loginem, a pewnie każdy ma z tym problem, to zobaczcie. Numer ostatniego punktu. Podaj poprawną odpowiedź na pytanie, aby udowodnić, że nie jest. Co? Inaczej. Klikacie tu. Co nie? No bo tutaj nie ma napisane, ale ja wam to powiem, ponieważ tutaj powinno być napisane. Kto napisał ten wątek? Może tak. I nie wpisujcie cały czas skawek, bo też są inni. I teraz tak, pytania do... K, I, G, X. Się nie... To jest I? To co to jest? Nie wiem. A, K, U, O, 4. O, dobra. Nie musicie tego wpisywać. Teraz tak, login. Czyli tutaj macie nazwę użytkownika. Naprawdę może być jakiekolwiek, to nie ma znaczenia. Hasło i e-mail, ten sam, który macie. Nie wiem, powiedzmy urodzin 7-8, powiedzmy hasło. Musicie zapamiętać. I e-mail. E-mail albo login. Albo wiecie co? Nawet mogę wam... A nie, bo będzie... Nieważne. I teraz tak. Wpisujecie tutaj ten e-mail. Znaczy... Nie ten e-mail, tylko wy na przykład możecie mieć inny. Zależy, jaki sobie ustawiliście. I najlepiej to skopiować i wkleić tu. I w sumie teraz jest gotowe. Boże. Patrz. I teraz dopiero to się wyświetliło. Patrz. I znowu skawka. Kopiujecie. Oczywiście ja muszę wszystko od początku. W, P, Z, E, 3 powiedzmy. Polecający nit, hasło. Join, nieważne jak ja to napisałem. Dopiero teraz się zorientowałem i zakończę rejestrację. Dziękujemy. I teraz tak. Jakie boli. Ja wyspałem się. Bo wstałem o 7, czy tam o 8, ale nieważne. Dobra, nieważne. Teraz tak. Wchodzicie sobie na Gmaila, wiem, jestem nieogarnięty, strefa OMSI i klikacie tutaj. Ej, już macie wszystko gotowe. Jeżeli ktoś się pyta, znaczy teraz, to wam pokażę, jak zrobić, jak zainstalować pojazdy i mapy. Mapy nie będę, bo to będzie 15 minut trwało. Solaris i od razu wam mówię, że polecam wam to. To, bo to jest warszawskie. Od razu wam mówię, że nie mam pojęcia jak te. Nie. Mirory czy inne. Gówno. Nieważne. Klikacie pobierz download. Pobierz pik. I teraz czekacie, ja sobie wyłączę mikrofon, bo nie chce mi się gadać.
W ogóle jak wam tam dzionek mija? No bo mi oczywiście się ładuje, znaczy instaluje. A ktoś? To w ogóle poradników nie ma takich. Jak poprawnie, czyli jak zalogować się do OMC. Znaczy to. Jak zalogować się do strefy? W ogóle, jak zrobić, żeby to działało? Dobra, już się ten zrobiło. Więc teraz tak, klikacie tu. Nie, dziękuję. I teraz jedyne co... Znaczy, musicie mieć oczywiście zainstalowany OSI. Wyobraźcie sobie, że nie wiem. Macie... Znaczy... Nie macie Eurotracka, ale chcecie do niego mody dać. Więc teraz tak, komputer, bo ja mam jak zwykle zepsute. Klikacie tu, tu, tu. I teraz zależy, czy macie mapę. Od razu wam jeszcze tak powtórzę. Jeżeli chcecie takie busy mapy, to najlepiej mieć dużo pamięci. To jest jakieś bez przesady 100 GB, ale nie wiem, z 2, 3, nie, z 5. I teraz to bierzecie i przyciągacie tutaj. I już wam się to przetwarza wszystko. W ogóle jego Chrome już wam nie będzie potrzebny. Sorry, ale już to robię piąty chyba raz. Bo ostatnio też nagrywałem. Zdrowie, pigę. W ogóle chcę sobie nowy mikrofon kupić, bo ja wiem, że on trzeszczy, bo mi spadł oczywiście. I już macie zainstalowane, ja wam tego nie pokażę, bo zaraz odpalę OMSI, wywali mi OMSI i wywali mi system i komputer wybuchnie. I tak samo jest z mapami, oczywiście. Nie, Chrome wam będzie potrzebny, jeżeli chcecie jeszcze coś zainstalować. Strefa OMSI. Tym razem klikajcie w mapy i teraz zależy, które chcecie, czy realne i półrealne, czy fikcyjne. Fikcyjne, czyli nieprawdziwe, realne i półrealne. To jest tak jakby Warszawa. A tutaj na przykład jest fikcyjna Warszawa. I teraz tak, zależy jakie chcecie, pobieracie. Pobieracie. I znowu tak otwieracie. Tym razem wchodzicie tutaj w Maps. I tutaj wklejać. I nie tego Solarisa, tylko tutaj będzie wam pokazany, nie wiem, Wrocław, Warszawa, Poznań, nie wiem. Od razu mówię, nie mieszkam w Warszawie. Dobra, to byłoby na tyle, jeżeli pomogłem. Jeżeli chcecie, żebym był w lepszej energii, żebym nie miał tego ponurego głosu. Ogólnie to przez urządzenie jest taki głos, a normalnie nie, to mam taki dobry. Teraz tylko z mikrofonem coś nie tak. Dobra, pa, cześć. Trzymajcie się, do zobaczenia. W kolejnym poradniku czy odcinku? Odcinku chyba. A z Robloxa nie mogę, bo mam mało FPS-ów na dobrym kompie i na dobrej karcie graficznej. Dobra, pa, cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.